Między nami mówiąc. Dzień dobry, tutaj kolejna już 151. audycja Między nami mówiąc. Wracamy do stałej formy i do starych, nowych prowadzących. Przed mikrofonem Klaudia Wicińska, a moimi dzisiejszymi gośćmi są Sandra Durej i Marianna Sawińska, założycielki konta na mediach społecznościowych Musicalmania. Cześć dziewczyny. Cześć. Sandra jest ratownikiem medycznym, a Marianna położną. I piszą o sobie, że różni je wiele, ale łączy miłość do musicali. I na co dzień pracują w szpitalu, ale kiedy tylko mogą, zmieniają kroksy na szpilki, mundurki na sukienki i biegną do teatru, by choć na chwilę przenieść się w magiczny świat musicali. Jako że w zeszłym tygodniu mieliśmy dość wyjątkową audycję, ponieważ do radia zawitał gościnnie Franek i razem ze Staszkiem, jak za starych, dobrych czasów, prowadzili wspólnie audycję. Audycję o przyszłości. Ale ja dzięki niej mogłam powrócić pamięcią do starej formy początków tej audycji i początków znajomości również z chłopakami, dzięki której w sumie jestem teraz na tym miejscu, więc tutaj może też zacznę pytaniem, które nieco nas do tej przeszłości przeniesie. Czyli jak w ogóle zaczęła się wasza przygoda z musicalami i czy pamiętacie swój pierwszy obejrzany spektakl? Znaczy, zależy, czy teraz pytasz nas o wspólny spektakl, który obejrzałyśmy razem, czy spektakl, który obejrzała każda z nas osobno. Każda z was osobno, chociaż o ten wspólny możecie również zahaczyć. Moim pierwszym chyba takim musicalem, który pamiętam, że byłam, to była Ania z Zielonego Wzgórza, chociaż to bardziej pod operetkę chyba jeszcze podbiegało. I to gdzieś była jakaś szkoła podstawowa, coś takiego. A taki pierwszy wspólny nasz to był Footloose, też tutaj w Poznaniu. I w sumie od tego się zaczęło. Poszliśmy na tego Footloose'a i potem gdzieś tam każda osobno też chodziła. No i teraz się spotkałyśmy na nowo i gdzieś tam tą miłość do musicali już pielęgnujemy wspólnie, bo razem zawsze jest raźniej i weselej. Przyznam, że chyba takiego musicalu pierwszego nie pamiętam. Ewentualnie był to chyba Skrzypek na dachu jeszcze, ale te wcześniejsze wersje. Tak, no wspólny Footloose. I potem zdarzało nam się sporo oddzielnie. Nie, troszeczkę tak, ale to tam... Jednak zaliczyłyśmy teraz więcej tych spektakli wspólnie niż wcześniej osobno. To właśnie ja też zaczynałam od Skrzypka na dachu, ale takim moim pierwszym świadomym obejrzanym spektaklem był Virtuoso, na które zabrała mnie Marianna swoją drogą. I no dobrze, że dałam się dociągnąć, bo to było chwilę po tym, jak byłyśmy w Teatrze Wielkim na Halce. Także Virtuoso było naprawdę przyjemną odmianą po Halce mimo wszystko. Dobrze, zanim powrócimy do wspomnień związanych z waszym dość dużym bagażem zebranym w teatrach muzycznych, powiedzcie, co robicie na koncie Musicalmania, jakie treści można tam znaleźć i skąd w ogóle pomysł na prowadzenie takiego konta? Czyli pomysł wziął się stąd, że jakby ja jestem taką bardziej osobą gdzieś tam przeżywającą. Sandra jest taka bardziej mocno stąpająca po ziemi, więc dobrałyśmy się idealnie. Jakby pomysł wziął się stąd, że gdzieś zaczynając właśnie wspólnie teraz jeździć po musicalach w różnych częściach naszego kraju, jak to stwierdziłyśmy, że przyda się taka przestrzeń, w której mogłybyśmy potem wyrazić te emocje, które się kotłują właśnie po obejrzanym musicalu. I chyba takim punktem zwrotnym była nasza druga Aida, która emocjonalnie nas po prostu rozłożyła na łopatki i pamiętam, jak wyszłyśmy, byłyśmy w 4 osoby bodajże, wyszłyśmy do teatru i myśmy przez jakieś dobre 45 minut po prostu szli w milczeniu. Usiedliśmy w kawiarni, każdy milczał, żeby gdzieś sobie to poukładać i potem jak zaczęliśmy dyskutować, to ja sobie mówię, kurczę, fajny pomysł w ogóle. I fajny w ogóle taka przestrzeń, żeby gdzieś te emocje z siebie wyrzucić. No i potem w sumie zaczęłyśmy od tego sezonu już wspólnie, od września, właśnie też Aidą, która jest naszym takim ukochanym musicalem. No i tak w sumie ja zaproponowałam tutaj Sandrze, że słuchaj, a może byś chciała ze mną doprowadzić konto? I tak jakoś się podzieliłyśmy, że ja głównie piszę, chociaż Sandra ostatnio już też, a Sandra bardziej tutaj odpowiedzialna za grafikę, za storieski. Także u nas można przeczytać przede wszystkim o tym, co widziałyśmy, gdzie jesteśmy, co to nas wywołało, jak wpływała, nie wiem, scenografia, jak aktorzy grali, co nam się podobało, co nam się nie podobało, gdzie płakałyśmy, gdzie się śmiałyśmy. Także bardziej właśnie takie uzewnętrznienie tych emocji. Nie takie stricte recenzje musicalowe na zasadzie, że musical jest o tym i o tym, bo jakby na ten temat można sobie poczytać w innych miejscach. Tak wyszliśmy z założenia, a jednak jest taka nisza właśnie pisania o emocji w teatrze.
więc u nas to znajdziecie. Same te recenzje wyglądają tak, że i tak po każdym spektaklu jest albo droga czy do domu, czy na nocleg, czy po prostu do kawiarni i jest najpierw rozmowa, dyskusja, jak to widzimy, co przeżyłyśmy, kto się podobał, kto trochę mniej. Jeśli to jest spektakl, który widziałyśmy któryś raz z rzędu, no to zawsze jest to porównanie, czy nie wiem, wcześniejsza obsada była inna, czasami nawet z tą samą obsadą bywa inaczej. Także najpierw dyskusja, potem pisanie, potem korekta, wybór zdjęcia i jakoś to płynie. No właśnie, chyba nie ma nic bardziej autentycznego od naszych emocji, kiedy jesteśmy totalnie wyzbici jakichkolwiek pohamowań, nie wchodzimy w żadne role. Doświadczamy tak naprawdę tego, co daje nam świat tu i teraz, a świat teatru jest miejscem wyjątkowo oddziałującym na nasze zmysły, przygaszone światło, scena, muzyka. To wszystko dzieje się na naszych oczach i wprowadza nas w taki stan gotowości do przeżycia czegoś niezwykłego. I mam takie pytanie, ile średnio w miesiącu musicali oglądacie? Na ile sobie średnio w miesiącu pozwalacie na właśnie przeżywanie tych pięknych emocji? I z tego co wiem, nie ograniczacie się jedynie do naszego rodzimego teatru muzycznego w Poznaniu, także gdzie też również gdzie i jak często jeździcie na spektakle wyjazdowe? Chyba najmniejszą liczbą spektakli na razie w miesiącach to są 3. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo, czy na tych 3 się skończy. To też jest zawsze taki znak zapytania. Ale średnio to są takie 4 spektakle w miesiącu. I nie, zdecydowanie nie tylko Poznań, Warszawa, z której dzisiaj wróciłyśmy, Łódź, Białystok. To chyba była najdalsza podróż jak do tej pory. Trochę męcząca i najdalsza. Gdynia, Toruń, przed nami Lublin najprawdopodobniej, Chorzów. Więc trochę jednak się tego gdzieś tam zbierał. Tak, Kraków, do którego nie możemy się wybrać, a cały czas planujemy. A jak w ogóle znaleźć na to czas, zwłaszcza przy takiej dość wyczerpującej i w dodatku zmianowej pracy? Ja na przykład mam właśnie z tym ogromny problem, że pracując zmianowo, jak sobie pomyślę, że miałabym w styczniu kupić bilet na kwiecień, to gdzieś tam w mojej głowie już rodzi się takie, no będę już musiała ten kwiecień dostosować do powiedzmy danego spektaklu, więc jak to robicie, jak znajdujecie na to czas? Znaczy wbrew pozorom mam wrażenie, że właśnie dzięki temu, że mamy taką pracę zmianową, to jest nam troszkę łatwiej, bo często gęsto się zdarzało tak, że na przykład ja schodziłam z nocnego na dyżuru, brałam na walizkę już do szpitala i prosto do szpitala jakby szłam na pociąg i no, gdzieś tam jechałyśmy. No i też tych dni takich wolnych jest troszeczkę więcej, więc my możemy sobie pozwolić na jakiś spektakl w tygodniu, jeżeli jest grany i jeżeli jest taka możliwość, to faktycznie gdzieś tam częściej wybieramy te spektakle w środku tygodnia niż weekendowe, bo weekend zawsze no, trochę trudny jest jednak, nie? Gdzieś tam ten czas sobie zorganizować tutaj w pracy. No, ale można, jakby no, dla chcącego nic trudnego. No na pewno jest łatwiej, jeżeli na przykład się mieszka w Warszawie i tych teatrów jest tam mnóstwo i tak naprawdę no, codziennie gdzieś można pójść i wtedy na przykład, nie wiem, no, pracuję do 18, no to na 19 idę na spektakl. No my niestety już tutaj musimy dołożyć dojazd. Aczkolwiek w Poznaniu już tutaj no, się śmiemy, że mamy taką no, tradycję, że ja zawsze muszę być w pracy od rana. Wychodzę z pracy, jadę do teatru i tak to wygląda. Przed audycją rozmawiałyśmy właśnie troszeczkę z dziewczynami o ich dzisiejszej podróży, bo właśnie tak jak już wspomniały, wróciły dzisiaj z Warszawy i były na AIDZIE. No i właśnie, jak to jest z tym chodzeniem kilka razy na ten sam spektakl? Bo można tak naprawdę myśleć, że przecież już wiemy, jak się skończy. Już może, no raczej już nie powinno nas nic zaskoczyć, a jednak jest w tym jakaś głębia, bo w końcu jakby nie ma tych dwóch tych samych przedstawień i kiedy w grę wchodzi drugi człowiek, to tak naprawdę i wszystko dzieje się na żywo, to wszystko może się zmienić. Także opowiedzcie, jak to jest i ile razy już byłyście na przykład na AIDZIE? No to my AIDĘ zamknęłyśmy liczbą 5 spektakli, ale na tle jakby innych widzów to jest naprawdę mało, bo tutaj niektórzy no, dochodzili do 30 nawet. Także my sobie no, pozwoliłyśmy na 5. Jak to jest z tym chodzeniem na spektakle po ileś razy? Jakby każdy spektakl jest inny. I właśnie to, co Sandra powiedziała wcześniej, że nawet jeżeli jest ta sama obsada, to jakby ten spektakl się różni. I faktycznie AIDĘ nam to pokazała, bo pierwsza AIDĘ, na której byłyśmy, no to byłyśmy w czerwcu.
i miałyśmy jakby zupełnie inną obsadę, jakby było w porządku, było ładnie, podobało nam się, super. Potem chyba tydzień czy dwa tygodnie później jechałyśmy na drugą Aidę z zupełnie inną obsadą, taką tą naszą już ukochaną i wybraną i no tam to po prostu emocjonalnie to nas rozłożyło na upadki, mimo tego, że właśnie już znałyśmy tą historię, już nawiedziałyśmy, jak to się zakończy, jak te sceny mniej więcej wyglądają, jakie są piosenki, jak oni się zachowują w tej scenie, to jakby przez to, że byli zupełnie inni aktorzy, z zupełną inną energią i też z pomysłem na swoją rolę, no to zupełnie inaczej się ten spektakl odbierało i nasza w sumie taka przedostatnia Aida, ostatnia normalna, to był spektakl, na który też faktycznie miałyśmy taką obsadę swoją marzeń, poza główną rolą, bo tutaj jakby w ostatniej chwili się nam zmieniła, to jakby aktorzy dawali z siebie tak dużo i mieli taką zupełnie inną energię niż normalnie, że my jakby już znając ten spektakl prawie, że na pamięć, mogłyśmy no wyłapywać różne niuanse, których wcześniej nie było i to było tak rewelacyjne, była tak świetna no zabawa po prostu, jak się mogło oglądać z tego do drugiego rzędu, że tutaj, nie wiem, Radames komuś coś tam rzucił, a tego wcześniej nie było. Tu jakieś spojrzenie przedłużone. Tutaj gdzieś tam się pokręcili, ale jakoś wybrnęli. Także to jest świetna zabawa, no i też się dostrzega różne rzeczy, nie? Tak samo jakby siedząc w teatrze w różnych miejscach. Tu właśnie my zazwyczaj no siedzimy no gdzieś tam drugi, no trzeci rząd, żeby widzieć te emocje na twarzy aktorów. Natomiast teraz, no siedziałyśmy na balkonie, pierwszy raz właśnie w Romie na balkonie i ja na przykład miałam takie no doświadczenie, że była scena z Nilem i ja dopiero na tym no balkonie no zauważyłam, że tam faktycznie na podłodze no pojawia się ten Nil i są te fale. Ja mówię, jejciu, tego wcześniej nie było przecież. Także faktycznie jest różna perspektywa. Można zupełnie nowe no rzeczy też odkryć, nie? Jakby na zupełnie inne rzeczy też się zwraca uwagę i myślę, że to jest takie bardzo ubogacające i piękne. A może właśnie przypominacie sobie jeszcze o jakichś takich różnicach między spektaklami, które widziałyście już kilka razy. Dzisiaj też właśnie opowiadałyście jeszcze tam kilka szczegółów z dzisiejszej Aidy, jak bardzo ona się różniła od poprzednich. Tak, akurat ta niedzielna Aida to było pożegnanie tytułu, czyli to był zielony spektakl, więc to się rządzi w ogóle swoimi własnymi prawami. Bo spektakl zielony już aktorzy mogą dodawać, że tak powiem, smaczki od siebie. Pozmieniać tekst, pozamieniać role, pojawiają się na przykład, tak jak Aidę grały trzy aktorki się pojawiły w pewnym momencie w piosence, tak, przez cały spektakl było dwóch aktorów grających Mereba, po prostu drugiemu, że tak powiem, z drugiego dorobili brata, którego wcześniej nie było przez całe wszystkie lata Aidy. Także, ale takie smaczki są no fenomenalne, że gdzieś właśnie zmiana jakiegoś tekstu w piosence, trochę zmiana choreografii, dołożenie gdzieś tam smaczków muzycznych, że do tego standardowego, gdzie po któryś razie już się zna na pamięć każdą prawie że nutę w tych musicalach, no to nagle usłyszeć właśnie motyw, nie wiem, z Titanica, Wspaniały Świat, z Aladyna, to są po prostu takie malutkie smaczki i dlatego warto to zawsze przed zielonym, jeśli ktoś ma ochotę się wybrać, bo to jest świetne doświadczenie, zobaczyć przynajmniej raz taki normalny spektakl, tak, bo to, można się po prostu nie połapać. Trzeba się właśnie to jest, jakoś połapać. To jest po prostu swoje własne prawo. Zielony rządzi się swoimi prawami i tyle. I tak jak na Aidzie, no my normalnie tutaj no płakałyśmy ze wzruszenia i to jest po prostu dramat, bo Aida jest na dramatem o nieszczęśliwej no, miłości, no, która się zakończyła tragicznie, tak, no wczoraj to płakałyśmy, ale ze śmiechu, jakby każdą możliwą scenę, no przerobili tak komediowo, były takie żarty, takie jakieś niuanse, które no gdzieś tam no, wyłapywaliśmy, że no to po prostu była istna zabawa, także można, więc to, że coś jest na dramatem nie znaczy, że na zielonym nie będzie komedią. To ja może się odniosę jeszcze do tutaj wypowiedzi Marysi, która mówiła o tych miejscach, że wybieracie jakby różne miejsca i z różnych miejsc widać inną perspektywę. Ja pamiętam jeszcze stare czasy chodzenia do teatru, gdzie Marianna wybierała ostatni rząd i mówiła, że tam można dostać takie poduszki i na tych poduszkach będziemy chociaż cokolwiek widziały, ale nie będziemy musiały przepłacać za bilet. Także takie były właśnie początki tutaj jednej z naszych dzisiejszych gości. I to też jest jakby no, dobry protip dla studentów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z teatrem muzycznym. Dobrze, dość dużo mówiliśmy już o Aidzie, więc teraz może przerwimy na chwilkę audycję i zapraszamy na utwór My Strongest Suit właśnie z musicalu Aida. Piosenki można było wybierać w ankiecie internetowej stworzonej przez dziewczyny. Na ich portalu, tutaj przypomnijmy, portalu społecznościowym Musical Mania. Także zapraszamy do wysłuchania pierwszego zwycięskiego utworu.
a my słyszymy się już za chwilę. In life, one has to face a huge assortment of nauseating fads and good advice. There's health and fitness, diet and deportment, and other pointless forms of sacrifice. Conversation, wit, I am a doubter. Manners, charm, they're no way to impress. So forget the inner me, observe the outer. I am what I wear and how I dress. Oh, now I believe in looking like my time on earth is cooking, whether polka dotted, striped, or even checked. With some glamour guaranteeing every fiber of my being is displayed to quite remarkable effect. From your cradle via trousseau to your deathbed, you're on view. So never compromise, accept no substitute. I would bearer than conservative apparel, for a dress has always been my strongest suit. Whether wig or hat or turban, whether clad, boudoir or urban, not too
Między nami mówiąc. Witamy po muzycznej przerwie. To audycja Między nami mówiąc, a przed mikrofonami Klaudia Wicińska oraz moi goście Sandra Duraj i Marianna Sawińska. A dziś mówimy o musicalach. Także wracamy do naszego tematu z dosyć trudnym na pewno dla naszych gości pytaniem. Jaka jest wasza ulubiona rola kobieca? Ulubiona rola kobieca. W sensie to jest bardzo trudne pytanie, bo no, nie ma takiej jednej roli i każda gdzieś tam na swój sposób zachwyca. No moją taką ulubioną rolą kobiecą myślę na pewno jest Aida, bo tutaj to jakby bezapelacyjnie, ale bardzo podobała mi się Jenna z Kelnerki. No i chyba tak z takich ulubionych. Mabel's Fame, o, też świetnie. Też gdzieś tam urzekła. Bardzo lubimy Gosię Chruściel, którą miałyśmy okazję widzieć zarówno w Pretty Woman w Łodzi, jak i właśnie w West Side Story jako Anitę, która jakby jej ten temperament taki latynowski, no coś przepięknego, jakby oglądanie jej na scenie, no tańczącą gdzieś tam mambo i jakby wijącą się w taki no, latynowski rytmy, super, naprawdę super. Tutaj z tych naszych poznańskich Anna Lasota też zachwycająca, także polecam ją tak naprawdę w każdej roli, bo wypada świetnie. Właśnie tak Mara Rybak, o której już wspominałyśmy. Chyba wszystkich naszych takich ukochanych, nie? Tych ulubionych aktorek. Myślę, że do tego grona można jeszcze dodać dwie aktorki, które odtwarzały rolę Amneris. Również w Aidzie. Tak, to jest temat przewodni ostatnimi czasy. To jest Natalia Krakowiak oraz Monika Walter. Po prostu świetne, dwa świetne głosy, dwie świetne aktorki, które miały jedną rolę, jakby nie patrzeć, te same teksty, te same piosenki, te same sceny do odegrania, a robiła to każda inaczej i każda na swój sposób po prostu fenomenalnie. Także tutaj na pewno je obie jak najbardziej można dodać. Plus Monikę widziałyśmy jako Jenę w Kelnerce. Potem z takich młodych głosów, jeszcze może nie aż tak szeroko znanych, ale myślę, że w kwietniu się to zmieni po premierze Złap mnie, jeśli potrafisz w Łodzi, czyli Asia Gorzała, którą widziałyśmy w roli Kim w Miss Saigon w Łodzi. Fenomenalny głos, fenomenalna gra, zwłaszcza jak na tak młodą aktorkę, bo to była jej tak naprawdę pierwsza duża rola, którą dostała w wieku 18 albo 19 lat, tak. Także fenomen po prostu głosowy, silne głosisko, które chętnie usłyszymy po prostu w kwietniu. To jest serio ciężkie pytanie, bo raczej jest tak, że gdzieś z każdej roli, w każdej roli gdzieś ktoś coś znajdzie dla siebie. Taki nawet, nie wiem, malutki, minutowy moment, jak w In the Highest, tak, jedna z głównych bohaterek po tym, jak się obraża, wychodzi prawie w sumie czaskając drzwiami, ale zabiera ze sobą butelkę wina, tak żeby się nie zmarnowało. Takie po prostu maleńkie gdzieś tam smaczki, nie, że ktoś gdzieś, ostatnio na Something Rotten są sceny, gdzie, nie wiem, bohaterowie się kłócą, przekomarzają i tak dalej, a jest taka postać stojąca z boku i tylko mówi, jestem głodny. I akurat wczoraj gdzieś też nam to wpadało, to jestem głodny. Także tak mówię, w każdej roli gdzieś coś ktoś znajdzie. Także te role kobiece są ciężkie, bo każdy gdzieś szuka. Także nie wiem, chyba nie jestem w stanie wybrać jednej, aczkolwiek ostatnio przeszłam przez dwie rodziny Adamsów, zarówno w Poznaniu, jak i w Syrenie w Warszawie. I zdecydowanie dwie z ulubionych postaci, no to jest Morticia i Wednesday. Po prostu gdzieś ten czarny humor i ich zachowanie zdecydowanie do mnie przemawia. A nie wiem jak Marysia. No to ja myślę tak bardziej utożsamiam się gdzieś tam z Jenną z Kelnerki, która uwielbia piec i ja też tak jakby no, lubię piec, także gdzieś tam się tutaj w tym odnalazłam. Aida, właśnie ta moja ukochana Aida. No ale też myślę taką rewelacyjną postacią był mistrz ceremonii w Pipinie tutaj u nas w Poznaniu, nagrana przez Dagmarę Rybak. Także tak tutaj na Sandra mówiła, z każdej gdzieś tam coś można wyciągnąć i tak trudno właśnie wskazać taką jedną ukochaną i ulubioną, bo za dużo jest po prostu tych fajnych postaci takich kobiecych. No tak myślę, Amneris przecież też no, rewelacyjna postać i taka pięknie się rozwijająca od takiej prostej dziewczynki.
która no, tylko się martwi no, o to, jaką no, założy sukienkę i kiedy no, ten jej ukochany wróci, taka typowa, bogata córeczka tatusia, a dochodzi do takiej dojrzałej, mądrej kobiety, która w końcu stawia na siebie, także dużo jest fajnie. No i Dawn, przepraszam, zapomniałam o Dawn z kelnerki. Tutaj Sandra się cały czas śmieje, że to jestem taka typowa ja, także taka ta nieporadna, niepoprawnie romantyczna Dawn, to myślę, że to jest to. Tutaj będzie może troszeczkę łatwiej. Ulubiona rola męska i ulubiony aktor musicalowy i dlaczego Marcin Franc, zakładam. Dlaczego Marcin Franc? Jakby dużo dyskutując, że właśnie wczoraj mieliśmy okazję przy okazji Zielonej Aidy spotkać się z innymi twórczyniami tutaj na profili musicalowych na Instagramie, które właśnie tak, każda ma jakiegoś ulubionego aktora innego, natomiast wszystkie doszłyśmy do wniosku, że no Marcin Franc jest faktycznie przezdolnym aktorem, takim bardzo pracowitym, bardzo ambitnym. No ja wychodzę z założenia też, jakby oglądając go w różnych rolach, bo i widziałyśmy go w Waitress i teraz w Aidzie. Sandra go jeszcze widziała w Miss Saigon, widziałyśmy go w West Side Story jako Tony'ego. Jakby z każdej z tych ról faktycznie on wypada po prostu znakomicie i ja tak się śmieję, że cokolwiek się nie tknie, to po prostu zamienia to w złoto. I faktycznie trochę tak jest, że to jest taki najbardziej gdzieś rozpoznawalny aktor w tym momencie musicalowy, jakby gdziekolwiek się pojawia, to zawsze ma pełne jakby też widownie i największe owacje. No i ma nieziemski głos, który po prostu, jak zaśpiewał Marię w West Side Story, to ja miałam wrażenie, że po prostu śpiewają mi aniołowie. I to było tak piękne, urocze i wspaniałe, że no ja nie mogłam opanować łez i się po prostu zalewałam w tym drugim rzędzie. Także tak. I taką chyba ulubioną rolą, właśnie nie wiem, czy nie Radamys mimo wszystko. Ten Tony był taki słodziutki i taki kochany, ale ten Radamys miał coś takiego w sobie, że myślę, że Radamys. Będę może monotematyczna z tą Aidą, ale myślę, że Radamys. Aczkolwiek doktor Pomater, jako ginekolog gdzieś tam z mojej branży też niezwykle mnie urzekł i się śmiałam, że mogłabym z takim pracować, bo naprawdę byłoby wtedy wesoło, byśmy sobie wspólnie tarty jedli, ale no myślę, że tak. No to okej. Skoro Marianna zdążyła opowiedzieć o jednym z naszych ulubionych no, aktorów, nie oszukujmy, to znajdzie się jeszcze paru innych, jak chociażby nasi poznańscy aktorzy. Wojtek Daniel, którego po prostu w roli Pipina uwielbiamy i to był fenomen i zdecydowanie wrócimy na Pipina, pomimo tego, że teraz będziemy oglądały Maćka Pawlaka, to i tak do tego wrócimy. Karola Drozda, którego widziałyśmy w roli Giulio, czy tam Happy'ego, jak kto woli, w Pretty Woman w Łodzi. Po prostu rozniósł system. Niby nie był główną postacią, ale rozniósł system i w duecie z Pawłem Erdmanem, którego głos uwielbiamy i aktorsko, i z Akantusa. To po prostu duet genialny. Dwa różne głosy, dwa różne charaktery, fenomenalne role. Zdecydowanie z Next to Normal uwielbiamy Marcina Wrotmana. To jest po prostu fenomen i u nas w Poznaniu widziałyśmy go w Irenie. Także głosowo, aktorsko, chapeau bye, nie ma po prostu czego dodać więcej. W Sylwestra miałyśmy okazję widzieć Marcina Sosińskiego, Sosnę, w genialnym po prostu spektaklu Morderstwo dla dwojga. Kompletny sztos, polecam każdemu. Po prostu fenomen. Dwóch aktorów, przy czym Sosna robi robotę za wszystkich. Oprócz drugiego głównego bohatera robi dosłownie za ileś postaci. Więc fenomen, kto nie widział, polecam. To akurat Teatr Muzyczny w Toruniu. Dużo jest takich ról, chociażby na przykład aktorów, gdzie widziałyśmy ich w pojedynczych rolach. Tak, Rafała Szatana, którego widzieliśmy w In the Highest i w Pretty Woman. Dwie kompletnie różne role, obie fenomenalne. Marcina Jakiewicza, którego widziałyśmy w Pretty Woman i w Nędznikach, też dwie różne role, kompletnie, tak naprawdę kompletnie. I fenomen. Kolejny aktor, Janusz Kruciński, tu grający też u nas w Poznaniu, profesor Jekyll and Hyde, to jest pogrom. Szkoda, że no, już jest zakończony, bo chętnie chyba jeszcze raz byśmy poszły. A wczoraj mieliśmy go okazję widzieć w Zielonej Aidzie, gdzie tak, też musiał się zmierzyć z improwizacją w niektórych momentach. Wybrnął pięknie, więc no gratulacje. I nie wiem, czy jeszcze ktoś? To ja to jeszcze dodam od siebie, że Piotrek Janusz, też taki warszawski aktor, widziałyśmy właśnie w Aidzie, którym gra Mereba. I no chłopak po prostu też wchodzi, wystarczy, że on po prostu wchodzi, patrzy,
i cała widownia spowija się śmiechem. Także ma tak genialną mimikę, tak fenomenalny sposób grania. Naprawdę, także bardzo no, sympatyczny chłopak i świetnie właśnie oddaje takie role no, komediowe na scenie. Widziałyśmy go też w Next to Normal właśnie jako Gabe'a. No, mistrzostwo świata, także myślimy, że to jest jedna z takich przyszłości też no, polskiego musicalu, która gdzieś tam jeszcze musi się rozwinąć i czeka na swoje 5 minut. Także mocno tutaj trzymamy kciuki. I chyba wszyscy. Jakby z aktorami jest tak, że jeżeli ma dobrą rolę i ma dobrze dobraną pod siebie, to naprawdę mogą rozbłysnąć. I czasami jest tak, że dany aktor jest wybitny w jakiejś jednej konkretnej roli, ale na przykład kolejna już gdzieś tam mu nie podpasuje, będzie już jakaś inna i no i nie. Jakby już tak no mocno nie zachwyca. Także to faktycznie dużo no, zależy od roli, jak ona jest dobrana po prostu też pod charakter danego aktora tak naprawdę. Pod jego no, warunki nie może nie tyle wokalne, co bardziej emocjonalne, aktorskie. Także trudno jest coś określić. Tak, to wydaje mi się bardzo wyczerpujące odpowiedzi. Możemy zrobić kolejną audycję taką już poświęconą Marcinowi Francowi na przykład osobno. Tutaj zadam pytanie, na które również będę chciała sama odpowiedzieć. Jakie jest największe musicalowe marzenie? Jeżeli chodzi właśnie o moje wtrącenie, to gdy przygotowywałam się do tej audycji, sama sobie tak naprawdę zadałam to pytanie. No i w mojej głowie odpowiedź była dosyć banalna i prosta, bo był to Six, czyli musical o 6 żonach króla Anglii, króla Henryka VIII. No i tak sobie pomyślałam, że mówię, no może kiedyś pojadę do Londynu na spektakl, będzie ciężko, ale może się uda. I tak wpisałam sobie w Google, tak naprawdę niczego zbytnio nie oczekując. I nagle patrzę, milion wiadomości, wrzesień 2023, Teatr Scena Warszawa, premiera musicalu Six. Także ja byłam w przetotalnym szoku, jak w ogóle mogła mnie taka informacja ominąć, więc mam nadzieję, że moje musicalowe marzenie spełni się w tym roku. A jeżeli chodzi o, na przykład gdyby teatr Serena poszukiwał kogoś do roli piątej żony, czyli Anny Kliwińskiej, to ja oczywiście znam cały tekst piosenki, także mogę zagrać bez żadnego doświadczenia, mogę po prostu wejść i get down po prostu od początku do końca, zaśpiewać po angielsku, po polsku, po niemiecku, w jakiej wersji będą chcieli. Także tutaj, jeżeli ktoś nas słucha z teatru Syrena w Warszawie, to zgłaszam swoją kandydaturę bez żadnego, co prawda, doświadczenia, ale wielkiej miłości do roli żony Henryka VIII. Jeżeli chodzi o Six, to my zapraszamy z nami. Akurat się wybieramy na premierę i myślę, że to nie będzie jedyny spektakl, no, który zobaczymy, tylko faktycznie ten Six będziemy też jakby śledziły, oglądały w różnych kombinacjach obsadowych, bo jednak tych żon jest kilka, no nie tylko 6, tylko tak przynajmniej z 12, 13. Jest, na przykład są po 2 aktorki do danej roli na wymianę. Jeżeli chodzi o marzenie musicalowe, takie moje, no myślę, że takim jednym chyba z największych to by było zobaczenie Moulin Rouge na Broadwayu z główną rolą Aarona Tveita. To jest, ojejku, bardzo bym chciała i oddałam chyba za to wszystkie pieniądze świata, żeby móc pojechać na Broadway i zobaczyć to Moulin Rouge właśnie konkretnie w tej obsadzie. Ale z takich, myślę, bardziej rzeczywistych i które może czasem uda się zrealizować, no to jest, myślę, Król Lew w Londynie, bo jakby u nas w Polsce niestety musimy jeszcze troszkę poczekać. Tutaj no, wymogi licencyjne są niestety bardzo, bardzo surowe, i jeszcze nie spełniamy tych warunków, także myślę, że z czasem gdzieś tam to się pojawi. Natomiast chciałabym szybciej zobaczyć ten musical niż, nie wiem, za 20-30 lat u nas. No, także myślę tak, że Król Lew i Moulin Rouge. Aczkolwiek marzę, żeby Moulin Rouge było w Polsce. To bym chyba była na każdym spektaklu i mieszkała już w tym teatrze, jakby Moulin Rouge było w Polsce. Czy jeśli chodzi o marzenie, to raczej tu podzielam. Tak samo bardzo chętnie na West Endzie zobaczyłabym te wszystkie rzeczy. Także tak, zdecydowanie, a prostując, aktorek jest 9 do Six. To tak sprostowanie a propos obsady Syreny. Także może jeszcze startować, jakby co, żeby nie było, może 10 im się przyda, wiesz, jako taki dodatek. Ale tak, no marzenie, tak, zdecydowanie z Marysią tutaj podzielamy jedno marzenie. Jest wiele osób, które w teatrze muzycznym bywają nieco rzadziej. I jakich porad udzielibyście nam jako stałe bywalczynie? Czy można na przykład pozwolić sobie na przeżywanie emocji razem z bohaterem sztuki? No i na przykład jak to jest również z tym oklaskiwaniem przedstawienia?
Zdecydowanie Marianna jest przykładem, że można bardzo przeżywać sztukę. Tu nie ma żadnego problemu z tym, żeby odczuwać emocje, współodczuwać emocje razem z aktorami. To myślę, że nie jest żaden problem, a wręcz większość aktorów gdzieś, akurat chyba dzisiaj jeszcze słuchałyśmy wywiadów z aktorami Zaidy, którzy właśnie mówią, że to jest fajne, że ludzie przeżywają razem z aktorami te emocje, właśnie są gdzieś aktywni. Jak najbardziej oklaski po, nie wiem, solówkach, piosenkach czy cokolwiek, śmiech, jeśli to jest coś komediowego, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja się może odniosę do tej emocjonalności, o której mówiła Sandra. Jakby ja uważam, że można i że to jest piękne, bo jakby teatr jest po to, żeby też wzbudzać w nas emocje i gdzieś przenosić do innego świata, pozwolić często na takie katarzis. Także jeżeli ktoś chce płakać, niech płacze, jakby okej. Okay. Jak ktoś chce się śmiać, no to niech się śmieje. Także aktorzy też właśnie mówią, że oni często to widzą i słyszą gdzieś tam z tych desek sceny, także ich to gdzieś tam napędza i pokazuje, że faktycznie ta praca, którą wykonują, ma sens i że faktycznie się sprawdza. Także można się śmiać, można płakać, można klaskać. Natomiast tutaj jakieś rady, no to na pewno nie jemy. A to niestety się czasami zdarza w teatrach, że gdzieś tam są wyjmowane jakieś ciasteczka, szeleszczenie, także no to nie jest czas i miejsce na takie rzeczy. No i przede wszystkim nie rozmawiamy, nie? Bo to też jest gdzieś tam główny problem, który my widzimy w teatrach, że szczególnie jak są jakieś grupy zorganizowane, jakieś, nie wiem, wycieczki szkolne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, seniorzy, to tak, że albo nie wiem, jakaś większa grupa no, znajomych, która po prostu przyszła na dany spektakl, także no można jakby jedno, dwa słowa powiedzieć, bo to też nam się gdzieś tam zdarza, coś skomentować tak na chwilkę, no natomiast rozmowy to, no to jakby w przerwach, więc to są takie nasze rady i rzeczy, które gdzieś nas irytują, no trochę właśnie no, w teatrach, no, czyli to jedzenie, komentowanie wszystkiego na głos i rozmawianie. I chyba tyle z takich naszych gdzieś tam, jak się zachować w teatrze. To na koniec jeszcze jedno pytanie takie stricte poradnicze. Jak rozwijać swoją musicalową pasję? Czyli u nas... Oprócz tego właśnie, że byłyśmy no gdzieś tam w tym wieku szkolnym w teatrze i pomału gdzieś się zaczynało, dużą rolę, jak tutaj rozmawiałyśmy, odegrały filmy. I takie no, musicale gdzieś tam nagrane, dostępne czy na Netflixie, czy teraz na Disneyu, nie wiem, na przykład serial Glee, który był fenomenalny i sporo osób właśnie mówi, że od tego też gdzieś ta miłość no, musicalowa się zaczęła, bo jakby w całym tym serialu przez te wszystkie no, sezony pojawiały się piosenki z musicali i to gdzieś też właśnie no, powodowało, że ludzie zaczęli no, się tym interesować. Bardzo fajną formą też zapoznania się w ogóle z tym, jakie utwory w tych musicalach się pojawiają. Jakie musicale w ogóle są. Jest kanał Studia Acanthus, tutaj naszego polskiego, który jakby wszystkie utwory tłumaczy też na język polski. Także na przykład my Six właśnie to poznałyśmy no, dzięki nim. Ich wersja Królowych jest tam gdzieś najbardziej znana, więc no, zobaczymy, jakie będzie to tłumaczenie teatralne teraz już takie typowo. Więc myślę, że tak, tutaj Studia Acanthus przede wszystkim polecamy właśnie takie seriale czy filmy no, musicalowe gdzieś dostępne na streamingach. No i przede wszystkim chodzić do teatru po prostu i gdzieś zaczynać może od tych lokalnych, że niekoniecznie od razu trzeba jechać do Białego Stoku jak my, aczkolwiek zachęcamy, polecamy, jakby jest super. Ale właśnie no, przede wszystkim chodzić, nie? Przede wszystkim chodzić, jest dużo gdzieś tam grupy na Facebooku, które też zrzeszają sobie fanów i można się wymieniać poglądami na dany temat jakby sztuki czy danego aktora. Jest właśnie dużo kont takich podobnych jak nasze, które gdzieś tam piszą o tych musicalach. Także no, w internecie jest wszystko. Także można spokojnie gdzieś tam poczytać, zobaczyć, czy coś mi będzie odpowiadać, czy nie. Ale przede wszystkim chodzić. Tak, jeżeli chodzi o tłumaczenie Six, to z tego, co czytałam, prawdopodobnie jest to właśnie gdzieś taka współpraca między Acanthusem a teatrem, także mam nadzieję, że tłumaczenie będzie równie takie samo, zwłaszcza, że jako 10. aktorka, którą jakby znam już tekst tego tłumaczenia, także liczę tutaj na współpracę. Jeżeli możemy coś dodać, to właśnie się śmiałyśmy, że jak już ten Six wejdzie, to 3/4 widowni będzie śpiewało wszystkie te piosenki z pamięci i trochę będzie problem, jak to tłumaczenie się będzie różnić, także no, liczymy też na to, że jakby tłumaczenie będzie bardzo zbliżone albo nawet to samo, bo wtedy faktycznie cała widownia będzie siedzieć i się świetnie bawić.
Czy jako ekspertki zechcecie może zrobić darmową reklamę Teatrowi Muzycznemu i zaprosić na jakąś zbliżającą się premierę? Jeśli chodzi o nasz tutaj poznański, jak najbardziej reklama aktualnie w lutym będzie premiera Pięknej Bestii. Także według nas fenomen. Fakt, na ten moment raczej nie ma biletów do końca sezonu, czyli do czerwca. Aczkolwiek no zawsze warto polować, bo różnie bywa i czasami jakieś pojedyncze bilety się znajdują, więc jak najbardziej warto, bo pomimo tego, że Poznań ma póki co jeszcze dosyć małą scenę, to robią fenomenalną robotę w przygotowaniu musicali, choreografii, kostiumów, tłumaczeń. Także myślę, że jak najbardziej warto tutaj do naszego poznańskiego teatru zawitać. Tym bardziej, że będzie grała tam cała plejada gwiazd, jak właśnie Rafał Szatan w roli Bestii, jak Asia Rybka, Ula Nolaudańska, która też jest taką wschodzącą gwiazdą gdzieś tam tutaj naszej poznańskiej sceny. Więc to jest musical, który będzie zarówno dla młodych, jak i dla trochę starszych widzów. Gdzieś będą te wspomnienia takiego no, dzieciństwa i oglądania tej Pięknej i Bestii jako bajki. Muzyką jakby zajmuje się Tomasz Szymuś, także też taka dosyć znana postać, więc myślimy, że po prostu będzie pełno magii, pełno ciepła i to będzie bardzo, bardzo, bardzo przyjemny musical, który zarówno będzie bawił, jak i wzruszał. My już niestety powoli będziemy kończyć naszą rozmowę. To była 151. audycja Między Nami Mówiąc. Przed mikrofonami Klaudia Wicińska, a moimi gośćmi były dzisiaj Sandra Duraj i Marianna Sawińska, założycielki instagramowego konta Musicalmania, wielkie fanki i stałe bywalczynie teatrów muzycznych. Dziękuję za rozmowę, za podzielenie się waszym doświadczeniem i refleksjami, które w tym przypadku trzeba bezwzględnie ocalić od zapomnienia. I zapraszam oczywiście tutaj w imieniu dziewczyn na media społecznościowe Sandry i Marianny, Musical Podłoga Mania oraz nasze media społecznościowe Instagrama, Facebooka, Spotify, Między Nami Mówiąc, i zostawiamy was z piosenką Belle z musicalu Notre Dame de Paris i słyszymy się już za tydzień. Dziękuję wam dziewczyny bardzo za rozmowę. Również dziękujemy. Elle danse et qu'elle met son corps à jour. Terre, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel, la désirée. Dame, oh, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda.
ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent. La demoiselle serait-elle encore pucelle quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour, Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore le prix? Pierre, et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Między nami mówiąc.